Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór właściwie. Poczekamy jeszcze dosłownie 20-30 sekund, żeby wszyscy się zdążyli połączyć i będziemy zaczynać. Dobra, dajcie jeszcze znać, czy mnie słychać głośno i wyraźnie, czy widać prezentację. Okej, dziękuję. Fajnie, że mnie słychać. W takim razie będziemy zaczynać. Dzisiejszy temat webinarium będzie poświęcony zleceniom stop loss, tym dlaczego warto je ustawiać, jak je ustawiać. Jest to już trzecie nasze spotkanie z cyklu webinariów na temat podstaw rynku Forex, które organizujemy wraz z brokerem Tikmil. Ja nazywam się Paweł Mosionek, reprezentuję portal forex.pl. Podstawy rynku zawsze w każdy wtorek o 18, 45 minut prezentacja plus 15-minutowa sesja pytań mniej więcej. Dodatkowo live trading, który prowadzi już Piotr Wiczyński w każdy czwartek o godzinie 9. Półtorej godziny handlu na żywo na realnym rachunku, gdzie Piotr pokazuje, jak analizuje rynek i jak zawiera transakcje. Więc także serdecznie zapraszam. Dziś pomówimy sobie właśnie o zleceniach stop loss, czym są, jak ich używać, jak one funkcjonują na platformie, jakie są rodzaje stop lossów i parę innych przydatnych ciekawostek. Czym jest zlecenie stop loss? Jest to zlecenie obronne, które ma za zadanie ucinać straty. Zresztą jak wskazuje jego nazwa, stop, czyli zatrzymać, i loss, strat. Więc ma z definicji zatrzymywać powiększające się straty na naszym rachunku. Ale nie do końca, bo ta definicja jakby nie jest tutaj pełna, ponieważ stop loss ma też drugą funkcję, która ma za zadanie zabezpieczyć także wypracowaną już część zysku. Więc oprócz tego, że ma uciąć te straty, które w przypadku, gdy źle przewidziemy stronę, w którą będzie podążał kurs, to też ma zabezpieczyć ten zysk, który już udało nam się wypracować w momencie, kiedy dobrze przewidzieliśmy kierunek. Czyli przykładowo, jeśli ustawiamy sobie stop loss na minus 20 punktów, natomiast nasza pozycja przyniesie zysk rzędu 100 punktów, to możemy ten stop loss ustawić sobie na plus 20 punktów, czyli w momencie, kiedy rynek cofnie się o te 80 punktów, to nasze zlecenie także zostanie zamknięte na zysku, prawda? Więc to także jest ochrona zysku, który już został przez nas wygenerowany na danej pozycji. Jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli ustawić sobie to zlecenie stop loss? Zlecenie stop loss jest zleceniem oczekującym, które już się dzieje na serwerze brokera na naszej platformie. Widzimy, że jest ono aktywne, więc dlatego nie potrzebujemy mieć włączonej platformy. Wystarczy, że po prostu ustawimy sobie to zlecenie na naszym rachunku i ono będzie zapamiętane. Natomiast musi być spełnione kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim możemy ustawić stop loss do pozycji tylko w momencie, kiedy rynek działa. Co przez to rozumiemy? Rynek działa w momencie, kiedy dany instrument jest kwotowany, czyli zmieniają się jego kwotowanie, możemy na nim zawierać transakcje. I jeśli ten rynek nie jest aktywny, no to nie możemy ani zawierać transakcji, ani modyfikować pozycji, ani także dodawać mu stop lossa, więc automatycznie w przypadku par walutowych, które są kwotowane 5 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, możemy ten stop loss dodawać tylko w tym czasie. Weekendy oczywiście nie ma takiej możliwości, wyskoczy nam po prostu błąd, że handel jest niedostępny. W przypadku CFD na akcje czy też indeksów giełdowych analogicznie będziemy mogli podejmować takie działania tylko w momencie, kiedy trwa sesja giełdowa na danym instrumencie. Stop loss musi być poniżej ceny rynkowej dla pozycji buy, czyli jeśli mamy pozycję kupna, możemy ten stop loss ustawić tylko poniżej ceny. I tu bardzo ważna rzecz, chodzi oczywiście o cenę rynkową, aktualną cenę rynkową, a nie cenę otwarcia pozycji.
No i analogicznie dla pozycji krótkiej, stop loss musi być zawsze powyżej tej ceny rynkowej. Oczywiście w momencie ustawiania tego zlecenia. Jak blisko możemy ustawić stop loss? No, akurat w przypadku Tickmill i większości brokerów obecnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Możemy ustawić sobie ten stop loss nawet jeden punkt od ceny rynkowej. To jest bardzo mało. No, jeśli, co prawda nie do końca to ma sens, prawda, bo ryzyko, że taki stop loss zostanie wykonany, jest bardzo wysoki w bardzo krótkim czasie, więc możemy ustawić taką pozycję, natomiast przypadkowy ruch rynku może nam po prostu od razu ją w pół sekundy zamknąć. Ale jest taka możliwość, tutaj brokerzy nas nie ograniczają, pozostawiają tu pełną dowolność, więc jeśli chcemy, to proszę bardzo. No i zazwyczaj im bardziej dynamiczny nasz trading, im gramy na krótszym interwale czasowym, skalkujemy rynek, no to wtedy ten brak limitów się bardzo przydaje. Są też brokerzy, którzy ograniczają te odległości, o których możemy ustawić stop loss. Wtedy na przykład mamy ograniczenie, gdzie minimum to jest 5 pipsów i po prostu bliżej niż te 5 pipsów, nie możemy ustawić tego zlecenia stop loss. Teraz przejdziemy sobie do platformy, pokażę, jak to wygląda, gdzie możemy w ogóle to sprawdzić, czy jest, obowiązuje jakiś limit na danym instrumencie. Więc tutaj mamy z lewej strony listę z instrumentami dostępnymi do handlu. Oczywiście to jest tylko część z nich. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na wybrany instrument, na przykład euro-dolar, i wybieramy specyfikację. I tutaj mamy podstawowe informacje dotyczące instrumentu, który wybraliśmy. I tak mamy do każdego z tych instrumentów. Jest to na przykład, jaki to jest spread, ilość miejsc po przecinków i tak dalej, i tak dalej. Są też godziny handlu, dzięki czemu możemy zobaczyć, kiedy możemy zawierać transakcje, a także modyfikować zlecenie i dodawać też zlecenia stop loss. To są punkty swapowe, ale to, co nas teraz interesuje, są poziomy zleceń stop. W angielskiej wersji językowej to będzie stop limit level. Widać, że to jest 0, więc 0 oznacza, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń, możemy ustawić na stop loss dowolnie. No i tak jak wcześniej też wspomniałem, jeśli otwieramy sobie tę pozycję długą, to stop loss zawsze musi być poniżej, prawda? Jeśli otworzymy sobie pozycję krótką, ten stop loss musi być powyżej ceny rynkowej. Jeśli chcemy go sobie zmodyfikować tak, żeby był poniżej ceny rynkowej, mamy ten charakterystyczny sygnał błędu, co oznacza, że nie możemy go sobie tutaj przestawić. I najbliżej, gdzieś tutaj w okolicy ceny otwarcia, i było widać, już sama pozycja zdążyła się zrealizować. Ale jak działa stop loss? Tutaj akurat wielu początkujących traderów myli pojęcia aktywacji z zamknięciem. Bo ustalając sobie poziom stop lossa, ten poziom to nie jest poziom zamknięcia pozycji, czyli ceny, po której nasze zlecenie zostanie na pewno w 100% zamknięte. To jest poziom aktywacji, czyli przechodząc sobie do przykładu, otwieramy sobie jakąś pozycję i dodajemy stop loss. Na przykład gdzieś tutaj. I ta czerwona linia, która pokazuje miejsce, gdzie jest nasz poziom aktywacji stop lossa, oznacza tylko tyle, że w momencie przekroczenia tej linii przez kurs, system podejmie próbę zamknięcia naszej pozycji. Więc on podejmie próbę, natomiast to, po jakiej ta próba zostanie zrealizowana, zależy już od innych czynników, prawda? Czyli nie gwarantują nam, że po tym kursie zostanie zamknięta nasza transakcja. Może być zamknięta, może tak się zdarzyć, ale nie musi. Więc trzeba pamiętać, że ustawiając sobie to zlecenie stop loss, to nie jest ten poziom, po którym na pewno nasza transakcja zostanie zamknięta. I tu pojawia się takie pojęcie jak poślizg cenowy. Poślizg cenowy czyli z angielskiego slippage, to jest różnica między ceną, którą sobie ustaliliśmy, a ceną realizacji. Czyli jeśli tutaj mamy cenę
sobie zrobimy, tak? 1,1730 to jest poziom naszego stop lossa, a zostanie zrealizowana po cenie 1,1726 powiedzmy, no to wtedy nasz poślizg cenowy wynosi 4 pipsy. Z czego on wynika, to powiem jeszcze później. Wrócimy do tego. Z grubsza chodzi o to, że zawsze mamy wtedy do czynienia albo z ograniczeniem płynności, bądź też z luką cenową. To są te główne powody, dla których te zlecenia nie są realizowane idealnie w punkt zawsze. Stop loss na MetaTrader 4. Akurat tutaj będziemy mówić o tej platformie, bo tę platformę oferuje Tikmin. Zresztą ona jest też najbardziej popularna wśród traderów Forex. Więc tutaj teraz przedstawię Wam cztery sposoby, w jaki możemy sobie to zlecenie dodać. Możecie wybrać sobie po prostu ten wygodniejszy dla Was. Ja posługuję się dwoma sposobami, ale tutaj opcji jest więcej. Czyli w momencie otwierania zlecenia, to jest ten sposób, który jest od samego początku dostępny na MetaTradera na czwórce. Przepraszam. Czyli tutaj mamy takie coś jak okno zlecenia, gdzie możemy sobie od razu zdefiniować wszystkie parametry pozycji i w momencie jej otwarcia od razu będzie też dostępny ustawiony stop loss i take profit. Tak samo możemy sobie otworzyć to okno klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na dany instrument w kotowaniach. I tutaj też sobie możemy albo tym suwakiem, strzałeczkami przesuwać ten poziom stop lossa, bądź też wpisać go ręcznie. Więc jeśli wiemy konkretnie, na jakim poziomie chcemy ustawić ten stop loss, to jest to bardzo wygodne. Zamkniemy sobie tę pozycję. Drugi sposób to z poziomu wykresu. To według mnie jest najbardziej wygodny i najszybszy sposób na dodanie stop lossa do pozycji. Czyli wystarczy, że otworzymy sobie jakąkolwiek transakcję i klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy na poziom otwarcia pozycji, wystarczy sobie przytrzymać, przeciągamy i zlecenie stop loss jest ustawiane. Więc bardzo szybko możemy sobie go modyfikować, wystarczy go przytrzymać i przeciągnąć. Z ciekawych rzeczy, z lewej strony jak widać mamy takie parametry jak wartość w walucie USD oraz pipsy. To jest strata, jaka teoretycznie zostanie wygenerowana na naszym rachunku, jeśli stop loss zostanie zrealizowane po tym poziomie. Więc widać, że im niżej przeciągam, tak, tym minus się powiększa, tak samo pipsy. Możemy sobie szybko ustawić na przykład na 20 pipsów około, co da nam stratę w wysokości 2 dolarów na tej transakcji. To oczywiście też działa tak samo w przypadku tej profity, jeśli przyciągniemy strzałkę myszką do góry. Zdecydowanie polecam ten sposób, jest naprawdę bardzo wygodny i szybki w dodawaniu stop lossów. Ale oczywiście najpierw musimy otworzyć tę transakcję, a dopiero później możemy ustawić stop loss, więc to jest no niestety ta wada. Modyfikując zlecenie, czyli jeśli otworzymy sobie transakcję, wszystkie nasze zlecenia zawsze widoczne są tutaj w dolnej zakładce platformy Terminal. I wystarczy, że albo dwukrotnie lewym przyciskiem myszy klikniemy na kolumnę SL i otwiera się okno do ustawienia stop lossa, albo musimy wybrać prawy przycisk myszy i modyfikuj. To okienko też ma swoje zalety, bo dzięki temu możemy sobie w bardzo szybki sposób wpisać wartość, od której będzie oddalony stop loss i możemy sobie skopiować. Więc jeśli wiemy, że nasz stop loss zawsze ma być wynosić na przykład 300 punktów, czyli 30 pipsów. Wystarczy, że naciśniemy kopiuj i automatycznie od ceny rynkowej ta odległość jest odmierzana i wprowadzana tutaj do zlecenia. Klikamy modyfikuj i mamy od razu ten stop loss ustawiony na 30 pipsów. Oczywiście możemy go sobie później zmodyfikować myszką i tak dalej, albo całkowicie usunąć. Prawym przyciskiem myszy anuluj stop loss i tak dalej.
To jest bardzo fajne wyjście w momencie, kiedy wiemy, jaka konkretnie wartość ma być, o jaką wartość ma być oddalone nasze zlecenie. Wtedy nie musimy się bawić, prawda, tutaj myszką i celować w te 30 pikseli. Zresztą nie zawsze nam się to uda. Czasem, jak widać, tutaj mamy, teraz mamy około 30,4 i ciężko po prostu celować, żeby to było równe. Trzeci wariant to ustawienie stop lossów za pomocą narzędzi dodatkowych. Narzędzi dodatkowych, na przykład takich jak skrypty, automaty, kombajny, które są też, niektórzy brokerzy oferują Ticknew, także ma w ofercie taki kombajn, gdzie możemy otwierać pozycje, jednocześnie stop loss jest automatycznie dodawany o określonej wartości, tak jak my sobie wprowadzimy w parametrach. Też takie narzędzia mam, więc jakby ktoś potrzebował, to śmiało można do mnie pisać, a chętnie podeślę. Jest to bardzo wygodne, bo w momencie, kiedy zawieramy sobie transakcję, automatycznie stop loss jest dodawany do naszych pozycji, więc nie musimy nic dodatkowo robić, po prostu to ten automat działa sobie w tle i w przypadku, gdy zobaczy, że pozycja zostaje otwarta, to automatycznie po prostu daje mu te parametry. Bardzo wygodny sposób, no ale trzeba pamiętać, że żeby ten automat włączyć, żeby go nadzorować, czy on na pewno jest aktywny i tak dalej, i tak dalej. Ale przy scalpingu, czy przy day tradingu, kiedy zawieramy wiele pozycji w ciągu jednego dnia, jest to wygodne rozwiązanie i wtedy naprawdę polecam. Stop loss a pozycja sell. To jest taki niuans, którym warto powiedzieć już na początku, bo na początku drogi zdarza się, że bardzo często ci traderzy zawierają swoje pierwsze transakcje i dziwią się, dlaczego ich transakcja nie została wykonana, mimo że cena tam doszła, bądź też wydaje im się, że broker ich po prostu oszukuje, składają reklamację, a to nie o to chodzi. I tu akurat MT4 ma taką, powiedzmy, wadę genetyczną, że to, co widzimy na wykresie, jest wszystko rysowane po cenie bit, czyli tej niższej. Natomiast zlecenia oczekujące przy pozycjach sprzedaży realizowane są po tej cenie ask, czyli wyższej. A tej ceny nie widzimy. To znaczy możemy ją zobaczyć, ale nie będziemy jej mieli zanotowanej na wykresie. Wszystko to, co widzimy, jest rysowane według ceny bit. To, co możemy zrobić, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykres, wybrać sobie właściwości, później w ogólne dać pokaż linię ask. Linia ask, czyli czyli kurs bit powiększony o aktualny spread. Akurat na eurodolarze jest on czasem zerowy, więc może wybierzemy sobie instrument o większym spreadzie, żeby było to lepiej widoczne. Na przykład tutaj i widać, że ta różnica jest znacząca. I w momencie, gdy ustawimy sobie zlecenie, otworzymy jakąś transakcję, otworzymy sobie zlecenie kupna, przepraszam, sprzedaży, więc musimy to zamknąć i otworzyć pozycję krótką. Teraz w momencie, gdy ustawimy sobie stop loss i take profit, to zlecenie nasze zostanie wykonane dopiero, gdy ta czerwona linia, czyli ta linia ask, dotrze do jednego albo drugiego poziomu. W przypadku, gdy wyłączymy sobie tę linię, okaże się, prawda, że no ta linia kursu, kiedy dojdzie tutaj, no to wtedy nic się nie stanie, więc żebyśmy nie byli zdziwieni, że nasza transakcja została wykonana szybciej, niż też później, niż tego oczekiwaliśmy, albo wcale. Więc w przypadku akurat stop lossów, nasza transakcja zostanie wykonana szybciej niż byśmy tego oczekiwali, patrząc tylko na cenę kursu bit. Samo jeśli ustawimy sobie na przykład stop loss tutaj, a kurs dojdzie na przykład tylko w ten rejon, to automatycznie dodając sobie ten spread, i tak ta transakcja zostanie zamknięta. Więc warto na to zwracać uwagę i zawsze, kiedy ustalamy sobie poziom stop lossa, uwzględniać aktualny kurs rynkowy, spread rynkowy i dodawać sobie to do tego poziomu stop loss. Stop loss częściowy. Niektórzy traderzy, otwierając transakcje, chcą, aby
część ich pozycji została zamknięta na jednym poziomie, a druga część dopiero gdzieś tam później. No i niestety MT4 znowu nie daje nam tutaj dużej swobody, i musimy sobie, ale możemy sobie z tym poradzić, otwierając kilka transakcji, dodając im różne wartości stop loss. Czyli jeśli w naszym scenariuszu chcemy, aby weźmiemy sobie jakieś większe oddalenie, jeśli chcemy, aby część naszego stop lossa w razie co została, część naszej pozycji została zamknięta na tym poziomie, a druga część dopiero na tym, dywersyfikując sobie w tym przypadku na przykład nasze działania i chcemy zagrać pozycją jednego lota, to musimy zrobić tak, że otwieramy sobie dwie pozycje na pół lota. Następnie do każdej z nich przypisujemy inną wartość stop lossa. Niestety inaczej się nie da tego zrobić. I można powiedzieć, że to jest ten częściowy stop loss, prawda? No, dla każdej. No, tu jest też problem, że automatycznie otwierając taką transakcję, no, ciężko będzie, aby ona otworzyła się po tym samym kursie, więc zawsze tutaj, jeśli chcemy samodzielnie, być ciężej no, to zrobić. No, ale wtedy mamy już dwie transakcje zawarte i możemy spokojnie sobie zdefiniować osobny stop loss. No i sumarycznie, prawda, mamy łączny wolumen jednego lota na eurodolarze, więc jeśli kurs dojdzie tutaj, no to zamkniemy tylko te pół lota i tutaj drugie pół. Teraz przede wszystkim, no, dlaczego warto ustawiać zlecenia stop loss, bo są zwolennicy i przeciwnicy tego typu zleceń. Są też różne wariancje dodania tych zleceń, powiem za chwilę. No ale dlaczego warto to robić? Bo według mnie zdecydowanie warto i lepiej zawsze ten stop loss ustawiać. Przede wszystkim brak konieczności śledzenia rynku przez cały czas. Więc jeśli otwieramy sobie transakcję, nie musimy patrzeć na bieżąco, gdzie jest ten kurs, czy już powinniśmy zamknąć pozycję, uciąć tą stratę, czy jeszcze poczekać. Tym bardziej, że grając na walutach, no nie ma możliwości, abyśmy przez cały czas monitorowali rynek i patrzyli przez noc, tak, czy już kurs dotarł do tego punktu, czy też nie. Więc warto to zabezpieczać i nie budzić się, prawda, z niewiadomą, czy już wyczyściło nam konto, czy jeszcze nie. Zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Różne sytuacje bywają na rynku, czy to też interwencje banków centralnych, ataki terrorystyczne, czy jeszcze inne geopolityczne wydarzenia, o których dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy wystąpią. Więc żeby nie obudzić się tutaj z ręką na nocniku, jak się tu mówi, warto zabezpieczyć każdą transakcję, nawet mocno oddalonym stop lossem. Możliwość reklamacji zlecenia. Jeśli nie ustawimy stop lossa, no to automatycznie broker nie widzi, po jakiej cenie chcieliśmy zamknąć pozycję. Więc zdarza się, że na przykład nasz stop loss został przeskoczony jakiś poziom, prawda, na skutek jakiegoś błędu na platformie, na serwerze, różnie się zdarza. To wtedy mamy podstawę do tego, że wskazujemy, po jakiej cenie chcieliśmy ostatecznie zamknąć naszą transakcję, a że nam się nie udało, no to wtedy on jest z dużym prawdopodobieństwem uwzględni taką reklamację, jeśli to była wina po jego stronie. No i dzięki temu jesteśmy czyści, a inaczej można po prostu przywrócić pozycję albo ją całkowicie anulować i tracimy tę część wypracowanego zysku, po której byśmy zamknęli pozycję na stop lossie, albo też mamy pozycję, która obecnie generuje dużo strat. A tak jest po prostu podkładka, że na danym poziomie chcieliśmy już dalej uczestniczyć w rynku i wejść w transakcji. No i przede wszystkim brak dylematu, kiedy uciąć stratę. To jest takie bardzo niebezpieczne zjawisko, gdzie otwieramy sobie jakąś transakcję, na przykład na tutaj tym poziomie, prawda? Uważaliśmy, że to jest tylko korekta spadkowa, tworzyliśmy tutaj pozycję długą, oczekując wzrostu i nie ustawiliśmy żadnego stop lossa.
I tutaj liczymy, że lada moment ten kurs odbije i nasza transakcja zacznie przynosić zyski. No i ten kurs nie odbija, my dalej nie mamy tego stop lossa i liczymy, że zaraz to będzie tak, że zaraz już widzimy wzrost i już myślimy, że to jest to, nawet dokupujemy, otwieramy kolejną pozycję, a tymczasem kurs idzie jeszcze dalej. Ten brak pomysłu i brak z góry określonej straty, no jaką jesteśmy gotowi ponieść na transakcję, była destrukcyjne dla naszego konta. Więc jeśli z góry sobie nie ustalimy, nie założymy jakiegoś planu, że otwierając tę pozycję długą, że gdzieś przy tym poziomie już wyjdziemy z tej transakcji, mimo wszystko, co by się działo, nie kierując się nadzieją, no jeśli tego nie zrobimy, no to w konsekwencji takie podejście zemści się na nas i wyczyścimy zapewne rachunek. Oczywiście stop loss nie jest pozbawiony wad, ma też swoje minusy. Co prawda według mnie są one dużo, dużo mniejsze niż zalety, no ale oczywiście nie ma rzeczy idealnych. Ryzyko wycięcia stop lossa przed właściwym ruchem. To każdy pewnie trader, który już dłużej jest na rynku, doświadczył takiego zjawiska, gdzie otwiera pozycję, pozycję długą, kurs lekko cofa, po czym zamyka mu tą pozycję, a następnie kurs idzie w tą naszą dobrą stronę i miał nam przynieść wielki, potężny zysk, na który czekaliśmy tygodniami. Tak się zdarza, no a my wtedy zaczynamy narzekać, czemu stawialiśmy ten stop loss, prawda, że to był duży błąd. Tak na przykład mogło być tutaj, że widzimy, że kurs rośnie, otwieramy pozycję długą, ustawiamy sobie stop loss tutaj pod lokalnym dołkiem, po czym kurs mocno schodzi w dół i później wystrzeliwuje w górę. No niestety my zostajemy bez pozycji i bez zysku, no, właściwie zostajemy ze stratą, tak, bo tutaj zamknęła się nasza pozycja. Więc no niestety tutaj pojawia się właściwie ten drugi problem, czyli trudność z dobrym ustawieniem stop lossa, a właściwie z dobrym wejściem w pozycję i dobrym ustawieniem stop lossa do tej pozycji. Ponieważ no, często to, ile jesteśmy gotowi stracić, decyduje o tym, jaki jest stop loss. No nie do końca powinno tak być, o czym też za chwilę wspomnę. Ale ustawianie stop lossa jest tak, że i u traderów tyle technik na ustawienie tego stop lossa. Więc żeby ustawić dobrze stop loss, no, czasem no, ludzie nie radzą sobie z tym przez wiele, wiele lat i eksperymentują z różnymi technikami, więc no, wcale nie jest to takie proste. I polowanie na stop lossy. O tym powiem już na samym końcu prezentacji. To jest zjawisko, które dwojako można rozwinąć, no ale to nawiążemy do tego później. Jakie są techniki ustawiania stop lossów? Bo jest ich całkiem sporo. Tak jak wspomniałem, ilu traderów, tyle tych technik. Ja tu wypisałem tylko kilka takich najbardziej popularnych. Szczerze powiedziawszy, można by to pewnie mnożyć razy 10, prawda? Bo, no, tutaj ogranicza nas tylko nasze własne wyobraźnie i jakaś metodologia, którą sobie pracujemy. Przede wszystkim stop loss musimy sobie dopasować do rodzaju strategii, którą używamy, więc musimy to zrobić z głową i wiedzieć, jakie są mocne i słabe strony tego, że ustawiamy stop loss w ten sposób, a nie inny. Najbardziej popularne jest ustawianie stop lossów pod lokalnym wsparciem, lokalnym oporem, czy też szczytem i dołkiem. To już różnie sobie można interpretować w zależności od tego, co uważamy za wsparcie, a co za opór. I tutaj na przykład mamy taką ładną sytuację, gdzie nakreślił nam się bardzo fajny opór, czy szczyty. I tutaj widząc taką sytuację, otwieramy zapewne pozycję krótką gdzieś tutaj, może nawet niżej. I wtedy najczęściej stop loss ustawiamy sobie w tym rejonie. I tutaj też istnieją różne filozofie. Spotkałem traderów, którzy uważali, że stop loss ustawiają zawsze idealnie jeden punkt nad tym oporem lub też wsparciem, w przypadku gdyby to było z drugiej strony. No i tutaj takie rozwiązanie by się świetnie sprawdziło, tak? Mamy opór i idealnie ustawiamy sobie stop loss tutaj i świetnie byśmy na tym wyszli, czyli ryzykowalibyśmy, powiedzmy, otwierając pozycję tutaj 35 pipsów z potencjałem zarobku, jak się okazało, prawie 90.
ponad 90, jeśli liczyć do dołka. Tyle, że jeśli teraz sobie odwrócimy tę sytuację tutaj i otwieralibyśmy długą pozycję tu, czyli pod tym dołkiem i gralibyśmy na wzrosty, no wtedy by się to sprawdziło, prawda? Natomiast jeśli przetrzymalibyśmy tę transakcję dłużej, licząc na nie 100 pipsów, tylko 1000, no to widać, że ustawiając zlecenie idealnie jeden punkt, no tutaj zostałoby wycięte i nie wiadomo, co się tam dalej wydarzy. No ale otwierając pozycję tutaj, powiedzmy, że dalej bylibyśmy zarobieni te 10-15 pipsów. Jest też filozofia, która mówi, że trzeba ustawiać to stop loss trochę niżej właśnie, żeby uważać na takie wycięcia, te testy, tak zwane testy oporów lub wsparcia. Tylko teraz jest problem, co uznajemy za test, a co za przebicie, prawda? Bo w momencie, kiedy ustawiamy sobie stop loss, uznajemy, że tu jest wsparcie, teraz ustawiamy sobie stop loss, na przykład 3 pipsy, no to też dalej zaliczylibyśmy zrealizowanie naszej straty. Natomiast jeśli ustawilibyśmy ponad 5 pipsów, no to wtedy już nie ma 6 pipsów, no to już wtedy nie ma zmartwienia, tak? I nasza transakcja by przetrwała. No ale tutaj no już sami musimy sobie doprecyzować takie detale, co uważamy za przebicie, co uważamy za naruszenie, za test tego wsparcia oporu i jak daleko od niego powinniśmy sobie ustalić nasz poziom SL. Pod lub nad linią trendu, to jest drugi najbardziej popularny według mnie sposób. Jeśli oddalimy sobie tutaj wykres. Ten sposób jest dobry w momencie, kiedy gramy podążając za trendem, prawda? Tutaj mamy trend spadkowy, w miarę się dobrze kreśli. No to ten sposób też ma wadę oczywiście. Polega na tym, że jeśli otwieramy tutaj transakcję sprzedaży, no to stop loss wędruje sobie tutaj na tą linię trendu i cały czas sobie podąża, przestawiamy go sobie tam co świeczkę, czy co jakiś czas niżej. No jeśli tutaj byśmy otworzyli pozycję krótką, no to cały czas mamy ją otwartą, tutaj już pozycja generuje nam stop loss i zabezpiecza nasze zyski i tak sobie to trwa, prawda? No tylko tu pojawia się problem i tutaj zostaje ta linia trendu naruszona i wyrzuca nas z rynku. Natomiast kurs i tak dalej porusza się w dół, więc no, powiedzmy, że ten stop loss nie byłby idealny. Natomiast przyniósłby na pewno profit, tak? Tu byłoby około 170 pipsów. No tylko niestety to jest według mnie technika bardziej skuteczna w długim terminie, w krótkiej te linie trendu są raczej bardzo często naruszane i no nie spisze się to. Na poziomie średniej krążącej też jest taka technika, która bazuje na tym, że czyścimy sobie tylko wykres, że ustawiamy sobie stop loss na wartości średniej krążącej długookresowej zazwyczaj. Czyli mamy tutaj wskaźnik trendu, moving average, piszemy sobie na przykład 50, nie wiem, czy nie będzie za dużo. Powiedzmy, że gramy na przecięcie, czyli tutaj otworzyliśmy pozycję krótką i na wartości tej średniej kroczącej ustawiamy sobie stop loss, który sobie tutaj podąża, prawda? I tutaj być może lub tutaj nasza transakcja dopiero zostałaby zamknięta. Natomiast to też wymaga cały czas monitorowania i przestawiania sobie tego stop lossa, co tam co ileś świeczek lub też co każdą świeczkę, jeśli jesteśmy bardzo skrupulatni. Z góry ustalona sztywna wartość w pipsach. Tego rozwiązania niezbyt polecam, nie lubię go. Polega na tym, że ustalamy sobie, że na przykład zawsze stop loss zawsze wynosi na przykład 30 pipsów, i przy każdej transakcji dorzucamy sobie taką wartość. To jest ok, jeśli gramy krótkoterminowo, wiemy jaka jest zmienność danego instrumentu i trzymamy się tylko jego. Natomiast jeśli ustalimy sobie te 30 pipsów i handlujemy na różnych instrumentach o różnej zmienności, no to to się na pewno nie sprawdzi, bo na eurodolarze, które ma średnią zmienność na poziomie 60 pipsów, te 30 pipsów może być wystarczające w krótkim terminie. Natomiast jeśli zachowamy tą wartość no, i przejdziemy na instrument funtu do jena, czy ta zmienność jest dużo większa, no to ewidentnie będzie częściej nas wyrzucać z rynku. Ale właśnie przy tych transakcjach day tradingowych czy też scalpingowych niektórzy stosują właśnie tą sztywną wartość i na nie bazują.
w oparciu o zmienność, na przykład na poziomie wskaźnika ATR, czyli dodajemy sobie taki wskaźnik, badamy zmienność z danego okresu i wtedy wiemy, w zależności od tego, jaka jest amplituda wahań, jak duży powinien być ten stop loss. Oczywiście to też ma wady, bo ta zmienność, jak to mówią, zmienność jest zmienna i też będzie cały czas mogła robić nam psikusa. Tak, i tutaj mamy ten wskaźnik i na podstawie tego, ile tutaj nam wychodzi, to 24 pipsy z ostatnich 14 okresów. Jeśli w naszej perspektywie te 14 kolejnych okresów ma się zakończyć nasze transakcje, to powinniśmy oscylować właśnie w rejonie tych 30-25 pipsów. Taki powinien być nasz stop loss. Natomiast tutaj możemy zwiększać sobie tą okresowość badanego okresu. Zwiększymy sobie na przykład ją na 50 i wtedy z 50 okresów wiemy, jaka jest średnia zmienność jednej świeczki i wtedy możemy sobie to precyzyjnie ustawiać ten stop loss. Przy kluczowych poziomach zniesień Fibonacciego, to jest kolejna technika, polega na tym, że ustawiamy sobie na przykład zniesienie, tak, wiemy, że to jest 61,8, czyli to najbardziej kluczowe zniesienie dla Fibonacciego, lub też bazujemy na serii tych zniesień i wtedy na podstawie tego ustawiamy sobie tutaj pod tym nasze zlecenie obronne. No i punkty pivot lub też inne wskaźniki służące do tego, że będą generowały nam ten poziom zleceń obronnych, gdzie powinniśmy je ustawić. Otóż im więcej jest, każda strategia ma jakąś przyjętą swoją metodologię. I oczywiście tego jest dużo więcej, możemy ustawić pod dużą świeczką wzrostową, w połowie, w 3/4, naprawdę tutaj co trader to inna technika, więc musimy na pewno stosować sobie ten stop loss do strategii, na jakie bazujemy, w jaki sposób otwieramy transakcje, do terminu, horyzontu czasowego, w jakim zawieramy te transakcje. To wszystko musi ze sobą współgrać. To są naczynia połączone i jedno bez drugiego po prostu będzie zawsze, coś będzie nam tutaj się psuło. Jakie są właśnie błędy przy stosowaniu stop lossu? Ustawiamy zbyt wąskie stop lossy, zbyt szerokie. Polega to na tym, że jeśli ustawiamy zbyt wąski stop loss, to zazwyczaj chcemy tę stratę uciąć jak najmniejszą i po prostu żałujemy, prawda, tych pipsów, więc ustawiamy za blisko, przez co bardzo często nas wyrzuca z rynku szybciej niż tego byśmy oczekiwali. Zbyt szeroki stop loss to z reguły problem taki, że dajemy go bardzo asekuracyjnego, w konsekwencji nawet jeśli nasz plan już nie ma szansy realizacji, to jeszcze nasze zlecenie jest aktywne i ta strata się generuje coraz większa, 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 większa. Aż w konsekwencji tracimy, zamykaną tę transakcję dużo później, a my tracimy więcej pieniędzy. I przestawianie stop lossów w kierunku powiększającej się straty. To jest błąd hazardzisty, prawda? Czyli otwieramy sobie transakcję, widzimy, że nie idzie po naszej myśli i modyfikujemy ten stop loss, zwiększając jego wartość, czyli powiększając naszą potencjalną stratę, licząc, że przed osiągnięciem tego stop lossa kurs zdąży zawrócić i ostatecznie nasza transakcja skończy się zyskiem. To jest bardzo błędne podejście. Jeśli już ustawiliśmy stop loss w danym miejscu, to powinniśmy wiedzieć, dlaczego go tam ustawiliśmy, z jakiego powodu. Musi to mieć jakieś uzasadnienie, no i tego powinniśmy się trzymać. No jeśli dopuszczamy to jakieś możliwości przestawienia tego stop lossów w przeciwnym kierunku do kierunku naszej pozycji, no to musimy mieć to też jakieś sprecyzowane, jasno, w jakąś termin, jakąś metodologię, żeby to miało faktycznie sens, a nie zahaczało o hazard. Alexander Elder napisał takie fajne zdanie. Bardzo znany trader i jednocześnie autor kilku fajnych książek o inwestowaniu, które polecam. Poważni traderzy ustawiają stop loss w momencie wejścia w pozycję. I to jest bardzo trafna sugestia, abyśmy tak robili, czyli nie ryzykowali, dodając tego stop lossa dużo później, tylko od razu na samym początku, przynajmniej wiedzieli, gdzie go chcemy ustawić, a najlepiej ustawiali go razem w momencie otwierania transakcji. Dzięki temu unikamy ryzyka, gdzie na skutek jakichś niespodziewanych wydarzeń
obudzimy się z dużą stratą, na przykład otwierając chwilę przed danymi makroekonomicznymi, o których zapomnieliśmy. Może się tak zdarzyć, że otworzyliśmy pozycję, ona jeszcze nie jest zabezpieczona, a już mamy potężną stratę. I czy warto ustawiać stop loss? No, według mnie lepszy jest jakikolwiek stop loss niż żaden, więc nawet jeśli mamy szybko ustawić jakiś dużo odległy stop loss, to warto to zrobić. I już tłumaczę dlaczego. Nowi traderzy raczej nie będą pamiętać tego dnia, a może słyszeli o 15 stycznia 2015 roku, kiedy Centralny Bank Szwajcarii zadecydował o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego. Wtedy działa się ciekawa rzecz. Tutaj zademonstruję to na filmiku. Chwileczkę. Demonstruję to na filmiku, jak to się odbywało. Bo jest takie nagranie akurat na YouTubie, gdzie pokazuję, jak ten kurs się kształtował w momencie. Może włączymy ten dźwięk. Jak ten kurs kształtował się w momencie, gdy Bank Szwajcarii zadecydował właśnie o uwolnieniu tego kursu. Więc możemy sobie wyobrazić, że tutaj kurs, kiedy był zamrożony, prawda, oscylował w bardzo niewielkim przedziale na w zasięgu 60 pipsów, 50 przez na okresie tygodnia akurat tutaj jest. Widać, jak on się tutaj kształtuje bardzo w niewielkim stopniu. Większość graczy otwierała sobie długą pozycję niską, tutaj przy dolnej krawędzi, tak, tych świeczek i zamykała przy górnej i zarabiała te kilkanaście, kilkadziesiąt pipsów max. Natomiast przyszedł taki dzień i osoby, które były pewne swego, bardzo tego żałują, otwierając pozycje długie, mogły się po prostu mocno zdziwić w przypadku, gdy nie miały żadnego zabezpieczenia tych transakcji. Co zaraz się wydarzy, to na to czekamy. Nikt się wtedy tego nie spodziewał, ale dokładnie taka była reakcja rynku. Czyli z dziennej zmienności na poziomie kilkudziesięciu pipsów nagle mamy ruch w przeciągu dosłownie kilkunastu sekund. To jest troszkę przyspieszone, może to jest już kilkanaście minut, tak czy inaczej krótki okres, a zakres zmiany to było 19 tysięcy pipsów. Teraz wyobraźmy sobie, co dzieje się z naszym rachunkiem, kiedy nie mamy jakiegokolwiek stop lossa. Nawet szczerze powiedziawszy, wolałbym stracić te 100 pipsów i mieć gdzieś dalej ustawiony ten stop loss, niż po prostu stracić te 19 tysięcy i skończyć z zadłużeniem na rachunku. Więc lepszy jest ten stop loss jakikolwiek niż żaden, nawet jeśli nie planujemy na nie zamykać transakcji. Jest też fajna filozofia, taki fajny cytat, który powiedział Bruce Kovner, to jest amerykański inwestor, którego majątek jest szacowany na ponad 5 miliardów dolarów, więc dość majętny człowiek, który zajmuje się przede wszystkim inwestowaniem poprzez hedge fundy, jest menedżerem hedge fundu i powiedział coś takiego. Umieszczaj stop loss w takim miejscu, aby jego osiągnięcie przez cenę wskazywało na to, że setup zawiódł, a nie w punkcie, który określa kwotę, której absolutnie nie chcesz stracić. I to ma bardzo duży sens, bo często ustawiamy stop loss na poziomie kwoty, której nie chcemy stracić. Tak? Czyli powiedzmy, że godzimy się na taką stratę do tej transakcji, no ale nie po to otwieramy transakcję, aby tyle stracić, więc musimy stop loss ustawiać na tym poziomie, gdzie nasza transakcja przestaje mieć sens. Czyli jeśli otwieramy pozycję długą, to ten stop loss powinien być w momencie, na tym poziomie, w którym ona zaneguje sens dalej trzymania tej pozycji, a nie uzależniać tego tylko i wyłącznie od kwoty. No inaczej, no oczywiście możemy też tak robić, tak? Natomiast nie jest to zbyt sensowne, bo to już powinniśmy regulować samą wartością wolumenu transakcji. Trailing Stop. Bardzo ciekawe narzędzie. Sam często z tego korzystam. Bardzo przydaje się, jeśli gramy na utrzymanie się w trendzie. Polega na tym, że jest to stop kroczący, czyli stop loss, który podąża
za ceną. Więc jeśli ustawiamy sobie, jeśli otwieramy sobie pozycję, na przykład powiedzmy tutaj na tym szczycie otworzyliśmy sobie pozycję krótką, powiększa się tutaj nasz zysk, a nasz stop loss przesuwa się wraz z powiększającym się zyskiem, modyfikuje się co każdy zarobiony przez nas pips. Więc tutaj jeśli ustawimy sobie pozycję krótką, dodamy stop loss, na przykład na 15 punktów, to co 15 punktów zostanie on zmodyfikowany wraz z powiększającym się zyskiem. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli otworzymy pozycję i dodamy mu trailing stop, to automatycznie stop loss się nie dodaje, więc stop loss musimy dodać osobno. Dopiero w tym momencie, kiedy osiągniemy zysk, to na przykład tych 15 punktów, to wtedy dopiero stop loss zostanie zmodyfikowany. Więc tutaj tak, teraz jeśli nasz zysk będzie się powiększał, ten stop loss automatycznie przy 15 pipsach zacznie, wtrafi na zero i później co każdy pips będzie się modyfikował i schodził dłużej, podążał za kursem. No oczywiście, jeśli się kurs zawróci, to stop loss będzie stał w miejscu i nasza transakcja zostanie zamknięta. To bardzo się przydaje właśnie w trendach, bądź też jeśli gramy na jakiś większy ruch, no to z konsolidacji, ale gramy od bandy do bandy, prawda? Tutaj zawieramy sobie transakcje, żeby chcemy, żeby przy jakiejś większej korekcie od razu nasza transakcja została zamknięta. Jedna ważna rzecz, platforma musi być włączona, więc jeśli ustawiamy sobie stop loss, zamkniemy teraz platformę, to stop loss nie będzie modyfikowany, więc musimy zostawić komputer włączony z aktywną platformą i wtedy faktycznie będzie to działać tak, jak powinno. Stop loss gwarantowany. Możecie trafić czasem na jakieś oferty od brokerów, którzy gwarantują Wam wykonanie zleceń stop loss. To ma swoje haczyki, często jest to obarczone dodatkowymi wymaganiami od brokera, bądź też dodatkowo kosztuje. Więc warto czytać regulamin, jeśli jesteście jeszcze w takim zainteresowani, bo często można spotkać tam ciekawe rzeczy, na przykład, że musimy dopłacać do każdej transakcji, niezależnie od tego, czy nasz stop loss zostanie zrealizowany, czy też nie. Więc mamy jakby taką dodatkową prowizję do pozycji, bądź też są ograniczenia, że na przykład stop loss jest gwarantowany, ale tylko w normalnych warunkach rynkowych, nie jest gwarantowany na przykład podczas luk weekendowych, właśnie też publikacji danych makroekonomicznych, czyli właściwie w większości przypadków, które mogą generować nam straty większe niż wskazane przez nas stop loss. Więc radzę z dużą sceptycznością do tego podchodzić, do jakichkolwiek gwarancji. Są też alternatywne formy ustawiania stop lossów. Właściwie nie tyle ustawiania stop lossów, co w same formy stop lossów, ponieważ no, możemy z nich korzystać w różny sposób. Naszym stop lossem może być nasz kapitał. Niektórzy tak robią, według mnie dość ryzykowne podejście, no ale jeśli mamy 10 tysięcy złotych powiedzmy i na konto do brokera wpłacamy tylko 1000 złotych, to możemy przyjąć, że ten nasz stop loss wynosi 10% całego kapitału. Polega to na tym, że otwieramy transakcję, nie ustawiamy żadnego zabezpieczenia, i w momencie, dopiero kiedy skończy nam się kapitał, broker nam sam zamknie pozycję, no to wtedy traktujemy to, że zaliczyliśmy stop loss. To jest podejście dobre, ale w momencie, gdy możemy regularnie sobie wpłacać środki na konto i no, gramy na jeden ruch, prawda? Czyli nie otwieramy różnych pozycji, które na siebie mogą wchodzić bilansami i zabierać sobie na zajęcie kapitał. No i przede wszystkim, jeśli nasz broker gwarantuje ochronę przed tak zwanym debetem, tak? Czyli jeśli coś takiego wydarzyłoby się jak dwa lata temu na franku, to nie mając żadnego stop lossa, automatycznie ciągnęlibyśmy do końca i duża luka cenowa mogłaby spowodować potężny debet, który byśmy musieli spłacić. Jeśli nasz broker gwarantuje ochronę przed umorzeniem tego debetu, jeśli taki powstanie, no to ok. Znaczy ryzykujemy sporo więcej niż kapitał, który mamy na koncie i
trzeba mieć tego świadomość. Stop loss kwotowy. Niestety tutaj platformy rzadko kiedy dają nam możliwość ustawienia tego stop lossa, ale są na to sposoby, na przykład automaty, które możemy sobie dodać do MetaTradera. Polega na tym, że nie ustawiamy sobie jako takiego zlecenia stop loss, które będzie widoczne na platformie, ale w parametrach tego automatu, robota wpisujemy sobie wartość, przy której nasze zlecenie ma zostać zamknięte. Tyle, że nie jest to zlecenie oczekujące, tylko warunek, w którym nasz robot podejmie próbę zamknięcia tak zwanego ręcznego pozycji po aktualnej cenie rynkowej. Więc ryzyko jest takie, że zanim zamknie tą pozycję, no to strata może się trochę powiększyć. Szczególnie przy dynamicznym rynku. Stop loss ukryty. Zarządzany właśnie też przez automat jest ta druga forma. Oczywiście tutaj możemy sobie zakodować, żeby stop loss był zamykany przy danym poziomie cenowym, bądź też wyrażony w pipsach, czyli tak jak mamy to na platformie. I to polega na tym samym, czyli automat podejmuje próbę zamknięcia pozycji, kiedy dana wartość zostanie osiągnięta. No i czwarty sposób zabezpieczania się, czyli pozycją przeciwstawną. Jest to nasz stop loss. Jak to wygląda na przykładzie? Tutaj sobie zamkniemy pozycję i otwierając transakcję kupna na jednego lota, na eurodolarze, nie ustawiamy sobie stop lossa. Natomiast możemy teraz, jeśli na przykład liczymy, że przy tym poziomie nie chcemy więcej tracić, to nie chcemy sobie ustawiać stop lossa, to ustawiamy sobie tutaj zlecenie przeciwstawne o identycznym wolumenie, czyli sell stop na jeden lot. I w momencie, kiedy kurs spadnie do tego poziomu, tutaj otwiera nam się pozycja krótka, która automatycznie bilansuje, przepraszam bardzo, która bilansuje zmiany kursowe, tak? Czyli tutaj dotąd dojdzie nasz kurs, tutaj dotąd powiększy się nasz minus z otwartej pozycji, tu otworzy nam się pozycja krótka i automatycznie, jeśli kurs pójdzie dalej, to cały czas będziemy mieli taką samą stratę. Później musimy sobie po prostu zamknąć dwie pozycje albo ręcznie, jedna po drugiej, albo też jest taki sposób w MetaTraderze, że klikamy na nią prawym przyciskiem myszy, modyfikuj zlecenie i tutaj mamy coś takiego jak wielokrotne zamknięcie przez. Klikamy i pozycje są nawzajem zerowane. Bilansują się, o co my się zgadzamy, tak, i nie mamy już więcej transakcji. No i tutaj pojawia się kwestia wycinania stop lossów. Wycinanie stop lossów, czyli właściwie zgarnianie ich przez innych uczestników rynku, co ma skutek obniżyć cenę i możliwość wejścia w pozycję, albo podwyższyć i wejścia w pozycję po lepszej cenie dla nich. Tu możemy to wyróżnić, podzielić na dwie kategorie, czyli stop lossy wycinane przez brokera lub przez rynek. Ten pierwszy, czyli przez brokera, według mnie już trochę wymarł, tak? To jest coś, co proceder, który miał miejsce jeszcze wiele lat temu, 8-10 lat temu, kiedy na rynku dominowali brokerzy market maker, którzy kombinowali tak, żeby oszukiwać trochę swoich klientów i podciągali kurs na tylko na własnej platformie, aby zlecenie zostało zrealizowane. Natomiast tam faktycznie rynek nie dochodził. Więc oni manipulowali tym kursem tylko wyłącznie na swojej platformie i tym sposobem zgarniali zlecenia swoich klientów. Czyli klient tracił, oni na tym zarabiali, bo nie zabezpieczali nigdzie dalej transakcji i to był ich dodatkowy zysk. Obecnie raczej tego nie zauważamy już. Świadomość traderów stała się już na tyle duża, że łatwo to takie coś wyłapać. Tym samym to byłaby duża strata wizerunkowa dla brokera i szybko mógłby spodziewać się odpływu klientów, więc raczej bym tutaj się nie doszukiwał takich spisków. Natomiast oczywiście może coś takiego mieć miejsce, ale bardziej chyba u brokerów z jakichś małych wysepek egzotycznych,
bez porządnych regulacji i z małą ilością klientów, gdzie po prostu broker kombinuje, jak może, żeby wyjść na swoje. Drugie wycinanie stop lossów to wycinanie ich przez rynek, czyli przez innych uczestników rynku. Polega to na tym, że no zazwyczaj traderzy ustawiają sobie te stop lossy pod takimi typowymi miejscami, jak na przykład lokalny dołek, tak, otworzyliśmy sobie tu pozycję długą i stop loss od razu pod tym poziomem, tak, pod tym pin barem. Oczekiwamy wzrostu, no i duzi gracze wiedzą, gdzie my te stop lossy ustawiamy. Brokerzy też wiedzą, bo widnieją te zlecenia na ich platformie. No i automatycznie, jeśli kurs sobie dochodzi tutaj, już odbija, no to my tutaj znowu kupujemy, trzymamy się tego poziomu, no i tutaj kurs schodzi, oni podciągają ten kurs w dół, żeby nasze zlecenia zostały zrealizowane. Tutaj działo się to na małą skalę, kurs mało został ściągnięty w dół, natomiast tutaj na pewno nasza część stop lossów została wycięta i teraz możemy się spodziewać dalszego ruchu w górę. Więc to jest to, czego obawiają się traderzy, którzy bazują na technice ustawiania sobie stop lossów ukrytych. Nie chcą, żeby ich broker ani ktokolwiek wiedział, gdzie oni chcą zamknąć ewentualnie tę swoją transakcję. Więc dlatego oni sobie czasem z tego korzystają w obawie o właśnie wycinanie tych stop lossów przez rynek lub też przez brokera, jeśli mają też takie obawy. Natomiast no, według mnie no, po prostu trzeba dostosować się do tego no, i wiedzieć, gdzie tych stop lossów nie ustawiać, żeby ich nie wycinano. Tak? Więc to też jest taka kolejna sfera, kolejna umiejętność, którą trzeba się nauczyć. Teraz może przejdźmy do sesji pytań i odpowiedzi. Co prawda trochę przeciągnąłem tę prezentację, ale jeśli jest dużo pytań, to sobie zobaczę, to na pytania też w górze będę odpowiadał, więc śmiało możecie sobie zadawać pytania. Widzę, że teraz za dużo ich nie ma. Poczekamy jeszcze chwilkę. Czy wycinanie stop lossów to jest coś popularnego? No i tak i nie, no, zależy jaki, prawda? Jeśli, tak jak wspomniałem, wśród brokerów raczej jest to już niepopularne. Kiedyś to było bardziej popularne, kiedy brokerzy po prostu sobie pozwalali na wycinanie tych stop lossów swoim klientom. No ale brokerzy się szybko połapali, o co chodzi, że bardzo szybko można sobie to porównać na trzech innych platformach, gdzie był jakiś lokalny szczyt lub dołek i czy tam faktycznie kurs dotarł, czyli stop loss został poprawnie zrealizowany. Tak można oczywiście sobie kombinować. No, jeśli został zrealizowany, no to wtedy i tam kurs faktycznie doszedł, no to nie mają o czym rozmawiać. Natomiast jeśli kursu tam nie było, a ich zlecenie zostało zamknięte, no to już można dyskutować z brokerem, prawda? Można reklamować tę transakcję, albo też no po prostu się wycofać, jeśli to zdarza się notorycznie. Tak? Jeśli to zdarzyło się raz, dwa razy, no to okej. Okay. Można powiedzieć, że to był też ewentualnie tam kurs dotarł, ale akurat tylko na tej platformie. Natomiast jeśli to się zdarza z wieloma naszymi transakcjami, no to coś może być na rzecz. Natomiast jeśli chodzi o to wycinanie stop lossów przez dużych graczy, no to niestety to będzie zdarzało się notorycznie, oni będą ciągnęli te kursy, żeby wycinać stop lossy innych traderów, żeby po prostu wchodzić po lepszych cenach. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, widzę, że pytań nie ma, więc jeśli jakiekolwiek się Wam przypomną, to można śmiało do mnie pisać. Dane są w zakładce kontakt na forexclub.pl, więc w razie co zapraszam. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem i ewentualnie podeślę jakieś artykuły, które szerzej opisują te zagadnienia, więc nie będzie z tym problemu. I także podobnie zapraszam na sesję live trading już w czwartek
O 9 rano z Piotrem Wilczyńskim. O, widzę, że jeszcze jakieś pytanie się pojawiło. Jak najlepiej określić krok z trailing stop? No, to jest bardzo dobre pytanie. Najlepiej się nie da, ponieważ zawsze to bazujemy na jakichś naszych analizach, tak, doświadczeniach i na strategii. Przede wszystkim musimy dostosować ten krok z trailing stopa do interwału i do zmienności naszego instrumentu, na którym gramy. Jeśli to jest instrument o dużej zmienności, a gramy na krótkim interwale czasowym, no to musimy gdzieś tak wcelować, prawda, żeby to nie było za mało, bo jeśli będzie za mało, to automatycznie zaraz nam przestawi stop loss i mała cofka nam to zlecenie zamknie. Jeśli damy za duży, no to wtedy, zanim zostanie to zmodyfikowane, no to przy większej korekcie zostanie nam 2 pipsy. Więc musimy zobaczyć, jak dynamicznie porusza się kurs w daną stronę. Więc przykładowo tutaj mamy euro-dolara, tak, i widzimy, że mieliśmy dużą świecę w dół. Jeśli tutaj zawrzemy transakcję, no to 35 pipsów, tak, to jest ruch tej dużej, to jest zakres tej dużej świecy, która została wykonana. Ja osobiście nie dawałbym mniej niż te 30 pipsów, jeśli liczyłbym na ten horyzont godzinowy, tak. To powoduje, że dopiero ruch z dołka o 30 pipsów by nam wycięło zlecenie. Czyli jak tutaj mamy dołek i cofka jest na 29 pipsów. Więc no, to by miało sens. Kolejna cofka jest dopiero tutaj, jest 26. Kolejna tu, 25. I tu kolejna i też 30. Więc te 30 parę z zapasem akurat w tym przypadku spisałoby się świetnie, dopiero tutaj nasza transakcja zostałaby zamknięta na stop lossie. I tak musimy sobie to analizować. Oczywiście to nie ma jakiegoś złotego środka na to, żeby idealnie wpasować się z wartością trailing stopa, będą zdarzały się tak jak tutaj, tak, ruchy bardziej dynamiczne. I jeśli nawet tutaj weszliśmy w rynek, ustaliliśmy sobie na 30, trailing stop na 30, no to automatycznie tutaj już w połowie tej świecy nawet by nas wyrzuciło z rynku, mimo że dalej kurs spadał. Więc trailing stop to nie jest idealny wynalazek, on czasem będzie nas po prostu wyrzucał z rynku szybciej niż tego byśmy chcieli przed tym dużym ruchem. Jeśli byśmy zostawili stop sobie tutaj na samej górze, tak, to ta pozycja zostałaby aktywna, a my moglibyśmy się cieszyć powiększającym się profitem. Tego też jest kolejna technika, żeby nie ustawiać trailing stopa, nie zostawić go samego sobie, tylko też samemu co jakiś czas modyfikować ten swój stop loss. Czyli modyfikujemy sobie go dopiero jakiś czas, czyli jeśli tu kurs się ustabilizował, wtedy możemy myśleć, żeby go sobie obniżyć. Jeśli tu się ustabilizował, tak, to wtedy go sobie przestawiamy i takimi skokowymi wartościami do poziomów, które są według nas kluczowe, gdzie po zawrocie kursu no, nasz scenariusz straci sens. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, to jak mówię, można do mnie jeszcze pisać, jakby sobie coś przypomniało na kontakt. Jest tam formularz kontaktowy, więc można śmiało się odzywać. Jest też podany numer telefonu lub Skype, więc tam też można się ze mną kontaktować. To było na tyle. Dziękuję w takim razie wszystkim za udział i no, zapraszam na sesję Piotra oraz na kolejny odcinek Postaw Rynku Forex już za tydzień we wtorek. Dziękuję, pozdrawiam.